Witam serdecznie, z nami Grzegorz Jurkiewicz. Witam serdecznie. Przypomnę, pan z drużyny Sony Autocar Forum. Pan dzisiaj jest jedną z najjaśniejszych postaci swojego zespołu. Remis 2-2, ale tak naprawdę gdyby nie pana interwencje, na pewno byłby tutaj inny wynik, bo Waspal miał tutaj setki. Nie miał może z tylu setek, kilka sytuacji udało się obronić, ale generalnie no zremisowaliśmy, bo nie mieliśmy dwóch najlepszych zawodników dzisiaj w składzie. Czy to jest tylko ten powód, że zagraliście tak powiedzmy nie na najwyższym swoim poziomie? No tak, no mamy kilku zawodników defensywnych, a do przodu nie miał kto grać. Nie dało się tymi zawodnikami, które mieliście do dyspozycji, takie zrobić roszady, żeby to jakoś zmienić? No być może się dało, ale niestety jeden z nowych zawodników, najlepszy na boisku, niestety 35 minut siedział na ławce. No to co, czemu tak siedział 35 minut? Ale to już trzeba tutaj szefów zapytać. Zapytamy szefów. Wracając jeszcze do tego spotkania, Baspal zagrał ci bardzo dobre spotkanie, nie wykorzystał kilku sytuacji. Ten wynik 2-2 zasłużony dla obu drużyn, czy zawód? Nie no, z przebiegu gry na pewno remis zasłużony chyba dla obydwu drużyn. Jeżeli chodzi o tabelę, jesteście w środku. No nie wiem teraz, jak będzie wyglądało, bo jeszcze nie wszystkie mecze zostały rozegrane. No jakie miejsce celujecie na koniec rozgrywek? Jakie was satysfakcjonowało na ten czas, na te wasze możliwości powiedzmy? No nie wiem, kto tu ma jakie możliwości, no na pewno są drużyny silniejsze. No gdzieś tak jesteśmy pewnie tam, na tym miejscu, na którym jesteśmy. Jeszcze jedno pytanko do ciebie, do pana. Pan jakiś zawodowym bramkarzem był wcześniej? Kiedyś tak. Może nie zawodowym, bo to tak... Dawniej nie było zawodowych bramkarzy, gdzieś tutaj u nas na poziomie do tej czwartej ligi to grało się no, pół amatorsko. Ale widać naprawdę tutaj, że pan naprawdę bronił wcześniej, bo potrafi pan się znaleźć na boisku, a przede wszystkim chyba też kierować dobrze obroną. No staram się jak mogę. Gratuluję, dzisiaj remis, mogło być lepiej, ale może za tydzień będzie lepiej. Dziękuję za wywiad. Dziękuję również. Dzięki.